Siemanko, ja jestem Rulalos i dzisiaj ruszamy na rajd Australii. Zapraszam bardzo serdecznie. Okej, jesteśmy w pit lane i możemy zaczynać rajd. To jest pierwszy odcinek specjalny, 78% szutru, 22% asfaltu. Jesteśmy już na starcie i zaczynamy rajd. Trzymaliście za mnie kciuki i zobaczymy, czy słusznie. Ale wolę, ten samochód jest... Tak, ostatnio znów ścigałem się w klasie tej głównej WRC. I trochę ciężko mi się przyzwyczaić. Then right 3 into left 3 and left 3 80 left 2. Jak widzicie, moim rywalem jest Sebastian Chardonnet, a to jest przecież lider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata, więc będzie beka, jak z nim wygram, tak szczerze. Right 4 and 80. Then right 6 into left 4. 100. Keep middle. Careful. Right 2 on gravel. Then left 3 and 40. Junction turn right. Spadek na drugą pozycję, ale spokojnie. Tutaj jeszcze bardziej asekuracyjnie. Then left 5 into right 6. Keep middle, over bridge. 40. Left 5. Then right 4 and 60. Right 4 and right 3. Left 3 into right 3. Then right 2. Skupiam się bardziej, by nic nie uszkodzić samochodu. Chociaż jak widzicie, to skraca niesamowicie tor. Kurde. Ale strata potężna, spróbujemy to odrobić. Naprawdę ta gra bardzo mnie nauczyła jeździć. Brian Buffier, który nie wiem, czy wiecie, ale w tym sezonie, w prawdziwym 2014, ściga się w klasie WRC 1, powiedzmy. Jak to tak będę chyba nazywał. A w sezon wcześniej ścigał się w WRC 3, więc nieźle przeskoczył. I do mety. Ciekawe, które mamy miejsce, bo szczerze nie jestem pewien co do mojej pozycji. Pewnie czwarte. Trzecie, ale jaka strata. 3 sekundy to potężna strata. A to jest drugi odcinek specjalny, cały szutrowy. Piękne widoczki. Piękne słońce. Czy będzie piękny wynik na koniec tego etapu? Zobaczymy. 1 start! Jak tak patrzymy, uszkodzony silnik, nie wiem dlaczego. Trochę mnie to martwi, bo przecież to jest zawsze spadek mocy. Kurde, jak ja nienawidzę tych kabli od tych słuchawek. Ja pierdzielę, kurde. Przewaga! 68 setnych sekundy! Wow, ale mnie zarzuciło. Then left four, right.
O, w mordę. Prowadzimy serio, przecież tam tak zwolniłem, że ja nie wiem, jak je. Naprawdę wolę zachować ostrożność, jeśli mieliśmy potem takie wpadki. Widzieliście, ten pierwszy etap jechałem bardzo asekuracyjnie, sobie w ogóle praktycznie nic nie zniszczyłem. Oprócz silnika i karoserii. O Jezu! To jest potężna strata w tym momencie. No i 2 sekundy straty. Ciekawe, czy to w ogóle da się odrobić. Ale przynajmniej mam wielką frajdę ze ścigania się samochodem rajdowym. I to się chyba najbardziej liczy. Nawet nie liczy się wynik, ale liczy się po prostu ta frajda, bo po to tą grę kupiłem. Aby też wygrywać, bo to też jest w sumie fajne. Ale pamiętajcie, że tu chodzi przede wszystkim o waszą rozrywkę. Pamiętajcie, że gram w gry i to się nagrywam. 3. miejsce. No nie wierzę. Przecież hamowałem chyba ze 100 metrów i nie wyhamowałem. Steam się znów wyświetlił, dzięki. Dane do zamazania, super. Okej. Koniec drugiego odcinka i zobaczymy, która miejsce? 3. Ale mała strata do bufiera, więc... Bufiery w zasięgu. Chardonnay nie. Nie ma takiej opcji, ale... Pamiętam chyba, że 3. miejsce było w zasięgu? Na pewno jest 3. miejsce w zasięgu i... Drugie wydaje mi się, że też. Ile ten silnik brał? Łow mordę. Karoseria, widzicie, masakrycznie dużo bierze czasu. No i ruszamy. Okej, Nevry to jest kolejny odcinek specjalny. 4 km też szutrowy. Jesteśmy na starcie kolejnego odcinka. Start. Tak, start, 3. odcinek. Specjalny. Zaczyna się ostrymi zakrętami. Dwójka. Trójka. Zobaczcie, jechałem tak asekuracyjnie. Zobaczcie, z jaką przewagą prowadzę, z sekundy. To jest duża przewaga. No jak na formułę to byłoby dużo, ale na rajdzie to jest szczerze malutko. To jest nic. Oglądałem parę rajdów i liderzy mają ostatnio, przynajmniej w rajdzie Szwecji, który całe szczęście, że Roberto kończył. Lider miał przewagę chyba 50 sekund nad drugim kierowcą. To jest naprawdę masakra. Nie mówię, że w Formule 1 to nie jest niemożliwe. To jest możliwe, ale... Bardzo trudny odcinek, szczerze. Czemu nie powiedział na przykład lewy 6? No ja bym...
Naprawdę hamuję, żebym po prostu tutaj nie... Adrenalinka jedzie teraz. Czasami wrażenie, że oni te oznaczenia robili chyba, nie wiem, komputerowo albo coś, bo to jest taka bzdura. Nie wiem, czy wiecie, ale w rajdach jest też oznaczenie siódemka. Szóstka to nie jest... Ajajaj! Więc szóstka to nie jest najbardziej, powiem tak, gładki zakręt, ale... Ale właśnie... Siódemka. Nie wiem, o co dokładnie chodzi z tymi znacznikami zakrętów, ale wydaje mi się przynajmniej tak, że chodzi tutaj o obiegi po prostu, ale mogę się mylić. Albo to jest po prostu umowne, tak? I kierowca rajdowy musi to znać. No i ciekawe, czy prowadzę. Pewnie nie, jak znając moje szczęście, to nie. No, wiedziałem. Dzięki. Ale jesteśmy przed bufierem, więc mamy szansę go wyprzedzić. Okej, pojawia się asfalt, więc będzie śmiesznie. 5, 4, 3, 2, 1, start 4. odcinka. Tylko karoseria uszkodzona. To oczywiście zaczynają powtarzać już, kojarzę te trasy. Ale naprawdę, może nie skracam, ale tak wyjeżdżam poza trasę, że mogę sobie naprawdę zniszczyć samochód i gorzko tego żałować. Spora przewaga, ale pewnie ją stracę na ostatnim odcinku. Dzięki. Tak, tutaj uderzyłem, pamiętam, chyba w płot, ale tym razem się... Kurwa mać! Ja pierdzielę! Czasami nie wierzę w tą grę po prostu. Na chata! Uszkodzone zawieszenie. Na szczęście za chwilę będziemy mieli. Będziemy mieli. Car park. Service park. Znaczy się car park. Dlaczego car park, kurde? Service park, spokojnie. Service park. Tak, ale prowadzimy nad bufierem, to jest, myślę, najważniejsze. Ale to jest za mała przewaga, by go w ogóle wyprzedzić. On tarmac, jest. Zdecydowanie wolę asfalt niż gravel. Into left 5, long. 40, into left 3.
Nauczyłem się ostatnio jeździć po asfalcie w tej grze. No jak nie będę przed bufierem, to będę szczęśliwy. Jest! Prowadzę w rajdzie! Przynajmniej na tym odcinku, ale nad bufierem mam... 2 sekundy! Wyprzedziłem go! Jest! Kto chce memsa zjeść? Nie słyszę odgłosów. Automatycznie może mi się... jakoś mądrzejszy sposób to... A nie, dobra, taki sam. Dzięki, kurde. Nambuka, bardzo długi odcinek, prawie 7 km. Trochę asfaltu, dużo szutrów. Jesteśmy na starcie, zobaczcie na prawą część naszego pojazdu, która jest uszkodzona. Trochę kiepsko. Start. Okej, on tarmac. Niczym Formuła 1 w Monako, Boże. A właśnie, w tym tygodniu też Grand Prix Monako macie. Formuła 1, także polecam. Polecam poczekać do czwartku, kiedy na waszych ekranach ujrzy się Monako. I to koniec asfaltu. Mętny fragment. Zauważyłem też, że właśnie kierowcy rajdowi często właśnie odpuszczają czasami, byleby nie zniszczyć samochodu, bo to jest naprawdę ciężkie. Dużo kierowców właśnie też odpuszcza, ale część właśnie jedzie na ogromne ryzyko i przez to tracą niesamowicie. Jak uderza, nie wiem, w zaspę w Szwecji albo w skałę Australii. To jest potężna strata wtedy, naprawdę. To jest auto uszkodzone i strata na kilka odcinków. Nawet nie na jeden, ale na kilka. Więc no ja niby wolę trochę też wyluzować, aczkolwiek no nie da się w tej grze czasami. Trójeczka. Be careful, uważaj, bądź ostrożny. Tu miałem farta. Niczym Sebastian Loeb. Jest mi większość kierowców tak właśnie się jeździ w rajdach. Jak mówią be careful, to naprawdę trzeba być ostrożnym. Co przecież mówią, prawda, po angielsku, ale jeżeli ktoś nie zna angielskiego, to może tego w ogóle nie ogarnąć. A to jest dosyć ważna uwaga. No. Widzę, że jest głównie karoseria zniszczona, jak dosyć potężnie. Tak, tu już żeśmy jechali w tym rajdzie, na pewno. Są tak podobne trasy, że ja nie mogę normalnie. Ten motyw z tą wodą na dole na przykład, jakieś tam góry, to jest na dole góry. To już się kilka razy pojawiło i to nie było to samo miejsce, więc chyba nie mieli po prostu pomysłu. Smutne to. Wow! Jasny gwint.
To jest piekielnie trudny odcinek. On jest tak długi, on ma 6 km. Nie jesteśmy już w połowie, tak. Ale się przesunąłem do góry, ty! Ale jaja! Ale jaja! Tam się ciepło zrobiło w tym momencie. Jestem w swetrze. Jestem w swetrze. Tak, myśmy to przejeżdżali, ale w drugą stronę. Prawda, rajdy są fajne, ogląda się to onboardy niesamowicie, jak oni ryzykują. Nie ma żadnych barier, no zobaczcie po tym, to są niby takie słupy, tak? Są jakieś tam barierki, ale ich jest bardzo mało. Właśnie trochę zaryzykowałem w pewnym miejscu. Widzicie, zacieśnia się ten zakręt, bardzo trudny. Koniec tego trudnego odcinka, bardzo trudnego. Które miejsce? Drugie! Jest! Jest! Moc! A jaki błąd żeśmy popełnili? Ostatni odcinek, króciutki, szutrowy. Ostatni odcinek specjalny. Nie chcę żadnych wpadek. Typu tracę 5 sekund i nie jestem na drugim miejscu klasyfikacji. Chcę być wyżej niż Bouffier. Ma na nim przewagę kilku sekund. Spokojnie, Rulalos, spokojnie, tylko tego nie skrzań. Zobaczcie, jaka przewaga nad Bouffierem, 200. Tak, w taki niesamowity sposób potrafię patrzeć moimi oczami po ekranie. O, w dupę. Ale chyba Chardonnay nas wyprzedzi, ale Bouffier nie z taką przewagą. Koniec rajdu. Która pozycja? Pierwsza! Ale nie będziemy takiej przewagi, by wygrać. Okej, ale 9 sekund przewagi Chardonnay, to jest naprawdę chwała mu. Pod Bouffierem 3, więc naprawdę dobrze. Pominąłem ceremonię, bo była nudna. W następnym odcinku ruszamy na rajd Wielkiej Brytanii, ostatni z sezonu WRC 3. Trzymajcie się, pa pa.